Miniony weekend był Schronisko zorganizowało dni otwarte w ramach imprez towarzyszących dniom był Mieszkańcy nie zawiedli. Spora liczba gości zaowocowała też większą liczbą adopcji. Goście odwiedzający schronisko mogli liczyć na fachową pomoc pracowników, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie opieki nad zwierzętami. Tak jak możemy zobaczyć w tle cały czas mamy odwiedzających bardzo duże grupy ludzi. Idą praktycznie falami. Duże zainteresowanie. Cieszymy się, biorąc pod uwagę, że jest sporo imprez towarzyszących w tym samym czasie. Cieszymy się, że też jesteśmy atrakcyjni i tutaj osoby, które przychodzą z zewnątrz, pamiętały, żeby nas odwiedzić, żeby odwiedzić naszych podopiecznych. A co jest przede wszystkim miłe i co, na czym nam najbardziej zależy, sporo naszych podopiecznych znalazło już nowy dom. No w tej chwili w schronisku e, przybywa około 300 e, psów e, i do tego około 50 kotów w różnych wieku. Dnie otwarte to świetny i skuteczny sposób na promocję schroniska. Władze placówki podkreślają, że ich praca trwa cały rok i zachęcają do korzystania z oferty. No tak, oczywiście, generalnie adopcja trwa cały rok, ale my rozumiem, że e, pytanie dotyczy e, tej przysłowiowej Tak, nasza akcja zawsze trwa, przysłowiowej do piątku. My również zachęcamy do odwiedzenia schroniska, szczególnie tych, którzy myślą o przygarnięciu czworonoga. Wakacje w pełni w minionym tygodniu wielu Bełchatowian bawiło się na dniach Bełchatowa. Tym, którzy nie mogli skorzystać z atrakcji oraz tym, którym zabawy było za mało, możemy zaproponować kolejną imprezę. Już w najbliższy weekend swoje święto obchodzić będzie Zelów. 2 i 3 lipca na Targowisku Miejskim przy ulicy Poznańskiej w godzinach od 16 do 23 będzie można bawić się przy muzyce, korzystać z placów zabaw czy stoisk gastronomicznych. Gwiazdą obchodów będzie zespół Blue Cafe, który niedzielnym występem zakończy dni Zelowa. Rozpoczęło się kolejne w tym roku szkolenie podstawowe dla nowych ochotników do służby w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Pierwszy dzień szkolenia upłynął rekrutom na szkoleniach teoretycznych, pobraniu sprzętu oraz umundorowania. Następnie kandydaci przeszli test sprawności fizycznej. Przez kolejnych 15 dni czeka ich intensywne szkolenie z podstaw taktyki i topografii, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi broni i strzelania. Szkolenie zakończy egzamin sprawdzający. Po jego zaliczeniu ochotnicy złożą przysięgę wojskową 10 lipca w Zgierzu, na terenie 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Kandydaci do łódzkich terytorialsów mają od 18 do 54 lat i jest wśród nich 6 kobiet. Nowi żołnierze zasilą szeregi 91 i 92 Batalionu Lekkiej Piechoty oraz formowanego właśnie 93 Batalionu Lekkiej Piechoty w łasku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie Bełchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 8 testów, 2 były pozytywne. W województwie łódzkim jest 39 osób zakażonych koronawirusem. Wykonano 204 testy, 46 było z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce mamy 589 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 507, natomiast ponownych zakażeń 82. Nikt nie zmarł. Wakacje to najlepszy moment, żeby wykorzystać bon turystyczny. W województwie łódzkim, na 267 tysięcy wszystkich bonów, nadal blisko 55 tysięcy jest nieaktywowanych. Warto jest się z tym pospieszyć, bo ważność bonu upływa 30 września i po tym terminie nie będzie można już nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu. Od sierpnia 2020 roku za pomocą Bonu rodzice mogą opłacić usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Do tej pory transakcje opłacone za pośrednictwem bonu wyniosły 2 miliardy 300 milionów złotych. Najwięcej zyskały firmy i organizacje z terenu województwa małopolskiego, bo rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu prawie pół miliarda złotych. W naszym województwie ta kwota jest zdecydowanie skromniejsza i wynosi około 50 milionów złotych. Spośród 267 tysięcy bonów w łódzkim aktywowano 79%, czyli 212 tysięcy bonów, z czego 133 tysiące bonów zostało wykorzystanych w 100%. Wciąż mamy w łódzkim 55 tysięcy nieaktywnych bonów na kwotę 37 milionów złotych, tę kwotę jeszcze można wykorzystać. Spośród 4 milionów 300 tysięcy przyznanych bonów w Polsce aktywowano ponad 79%, czyli 3 miliony 400 tysięcy, z czego przeszło 2 miliony bonów zostało całkowicie. Wykorzystanych w 100%. Wciąż nieaktywnych w skali kraju pozostaje ponad 895 tysięcy bonów na kwotę 619 milionów złotych. Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 roku, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy rodzina 500. Rodzice dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, od października do grudnia, także mogą wykorzystać bon turystyczny, mimo że wniosek o 500 plus złożyli po 31 grudnia 2021 roku. Ważne, żeby zrobili to w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Bowiem, zgodnie z przepisami, rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 500, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli wniosek na początku 2022 roku na dziecko urodzone w 2021 roku, też mogą liczyć na bon. Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, natomiast dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł. Jednak aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na platformie usług elektronicznych ZUS. Bon turystyczny jest dostępny tylko na platformie usług elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko, taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil w zakładkę ogólny. Następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę bon turystyczny. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym jest bardzo prosta, nie wymaga od nas skomplikowanych czynności. Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer, nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. BON turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie. Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście polskiej organizacji turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl albo www.pod.gov.pl oraz www.polska.travel. Dla wszystkich, którzy mają pytania. Związane z funkcjonowaniem Bonu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię czynną codziennie w godzinach od 7 do 20 pod numerem 22 11 22 111, 11. A pytania można zadawać też pisząc na adres bon